Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła siatkę szpiegów pracujących dla Rosji. Zatrzymani zbierali informacje na temat infrastruktury kolejowej w Polsce. Po kilkumiesięcznej operacji Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpracowała rosyjską siatkę szpiegowską. Cudzoziemcy zza wschodniej granicy przygotowywali akty sabotażowe na zlecenie Moskwy. Służby zatrzymały 9 osób, informuje minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Wobec 6 z nich sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Prokuratura postawiła zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji wobec 3 zatrzymanych. Wczoraj zatrzymanych, trwają czynności prokuratorskie. Podejrzani zainstalowali ukryte kamery na trasach i węzłach kolejowych, którymi odbywa się transport broni dla Ukrainy. Szpiegowski monitoring transmitował ruch kolejowy na torach w internecie. Głównym odbiorcą były jednak rosyjskie służby. Funkcjonariusze ABW zabezpieczyli kamery, sprzęt elektroniczny, a także nadajniki GPS, które miały być montowane na transportach z pomocą dla Ukrainy. Szpiedzy mieli być także przygotowywani do dywersji na terenie Polski. Ich zadanie polegało na sparaliżowaniu dostaw sprzętu, broni oraz pomocy dla Ukrainy. Ukraińska zdolność dostawiania oporu jest w dużej mierze uzależniona od przepustowości polskiego zaplecza logistycznego. Tego rodzaju działania same w sobie nie mogą stanowić zaskoczenia. Podkreśla ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Krzysztof Kubiak. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zapewnia, że infrastruktura kolejowa nie została poddana cyberatakom. Nie mieliśmy do tej pory żadnych incydentów związanych z działaniami obcych służb. Oznacza to, że potrafimy w sposób odpowiedni, właściwy zadbać o infrastrukturę krytyczną. Zatrzymani szpiedzy mieli także prowadzić działania propagandowe w celu osłabienia polsko-ukraińskich relacji, podsycania negatywnych nastrojów wobec NATO oraz działań polskiego rządu. Za swoje działania systematycznie otrzymywali wynagrodzenie. Szlaki komunikacyjne, rodzaj przesyłanej broni, sposób transportowania tej broni. Te wszystkie informacje są dla nich bardzo ważne i są w stanie za nie naprawdę bardzo słono zapłacić. Wczoraj prezydent Andrzej Duda rozmawiał z dyrektorem amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA. Rozmowa, spotkanie, wizyta Williama Burnsa dotyczyła współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Tu wymiar jest bardzo szeroki. Mówił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wobec 6 zatrzymanych rosyjskich szpiegów sąd zastosował tymczasowy areszt. Wobec pozostałych 3 nadal trwają czynności prokuratorskie.